Przechodzimy dalej do pytań. Kto z Państwa chciałby zabrać Ani razu jeszcze taka prędkość tam nie była badana, natomiast tego, co mi przekazano, badają policjanci, żeby to przeżyć. Jest to również ważne, żeby badać tą przeżyć, natomiast ja bym prosił, aby jednak przynajmniej raz na jakiś czas, raz na dwa tygodnie, czy ile ktoś się pojawia, badał prędkość pojazdu, bo tam ta prędkość, a ze względu na stan drogi jest, to tam z tego, co mieszkańcy mówią, to jest rzeczywiście ekstremalne przeżycie przejście bokiem, bo tam nie ma żadnych. Ktoś jeszcze jakieś pytanie chciałby zadać? Ja nie widzę, zanim oddam głos panu, to prosiłbym jeszcze, jeżeli coś wiadomo o tych sprawach, o których mówiliśmy na poprzedniej sesji, jeżeli coś mógłby pan też powiedzieć, to bardzo byśmy prosili. Oddaję głos. Tak, jeżeli chodzi o badanie prędkości, to oczywiście przekażemy państwa sugestie do Wydziału Ruchu Drogowego. Nasz komisariat nie dysponuje takimi technicznymi możliwościami badania prędkości pojazdów, natomiast oczywiście po pierwszej informacji o dotyczącej ulicy Igraik, która ulicy Temabu, wszystko zostanie przekazane i będziemy prosić, wnosić o to, aby sami policjanci ruchu drogowego stosowne czynności kontrolowanie stanu czujności wychodzi kolidować z kontrolą prędkości. Uda, myślę, w jakiś sposób załatwić. Proszę oczywiście zwrócić uwagę tutaj bardziej do nas na temat parkowania w miejscach niedozwolonych. To oczywiście nie policja decyduje, gdzie są te znaki ustawione, my tylko egzekwujemy te znaki, które ustawiane są przez nich. Tak naprawdę. To dzisiejszy jest problem, bo tak wydaje mi się, że jest to ulica Hermońskiego i przekroczenie Ponadu. Tam faktycznie była przekroczona działalność polegająca na sprawdzeniu egzekwowania. Ja to już też mówiłem tutaj przy okazji sesji. Prawdą jest, że nie wszystkie te pojazdy posiadają te zezwolenia. Problem jest z podwykonawcami. O ile główny wykonawca na swoich pojazdach posiada stosowne zezwolenia z IKID-u, to podwykonawcy posiadają nieprawidłowe, zdarzają się jakieś dziwne kserówki tych zezwoleń. Więc tutaj mam to po prostu nakładane oczywiście. No sam mam do nie naprawi tej drogi, ale oczywiście w jakiś sposób, no też przez działania doraźne staramy się tam karać łamiących, nie przestrzegających tego znaku wieku, o którym pan mówi. Z poprzedniej sesji ulica Królikowska, która wydaje się słuchu walenki dla pieszych. Tam pomimo wątpliwości natury też dotyczących ustawienia znaków, co do 18 samochodów przeprowadziliśmy czynności. W tej chwili zostały nałożone 4 mandaty karne po 200 zł. Jedna osoba została połączona, co do 13 postępowań trwają. Niektórzy te mandaty przyjmują, inni nie przyjmują, są kierowane wnioski do sądu rejonowego. Natomiast to są mieszkańcy ulicy Kurkowskiej. Także tutaj zarówno ci mieszkańcy, którzy wnoszą i interweniują u państwa, no również tam niestety parkują, pewnie nie mają też gdzie parkować, natomiast no, oczywiście tam te znaki są niefortunnie ustawiane, ale podejmujemy czynności i zobaczymy też w kwestii rozstrzygnięcia przez sąd rejonowy, czy my mamy rację, czy też osoby, które tych mandatów nie przyjmą. Ulica Pallacha ostatnio też podnoszona odnośnie przestępstw związanych z uszkodzeniami pojazdów, łamaniami samochodów, kradzieżami z pojazdów różnych elementów. Nasze statystyki za 2017 rok wskazują, że na tej ulicy popełniono 8 takich przestępstw. Nie jest to rejon szczególnie zagrożony, bo też występuje znaczna niechęć mieszkańców do zawiadamienia nas o tych przestępstwach. Natomiast tutaj państwa sąsiedztwo zostaje przekazane, no i wynik polityk czynności
w zeszłym tygodniu był zatrzymany sprawca. Kilka zarzutów mu zostało przedstawione usiłowanie, złamanie samochodu. Niestety nie zostało wyeliminowane ze społeczeństwa, został zastosowany wolnościowy sobie. Wciąż niestety jego strony pewne zagrożenie występuje, staramy się również bacznie przyglądać. Park Kromodelski, problem z poruszaniem się po nim kładów, zadaniami policjanci. No i to w zasadzie to chyba to ulica Feklickiego i problem grafiki. Na razie nie mam żadnych nowych informacji na ten temat. Policjanci są zadaniowani i staramy się przynajmniej zapobiegać tymi siłami, które dysponują. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Ja chciałbym zapytać, jakbyście Państwo uwielbili ulicę Mackiewicza Siewną w Roki, bo przez jakiś okres czasu nie było graffiti, tak teraz się pojawiły i to pojawiły się graffiti bardzo ordynarne i rasistowskie. No przykre to jest tym bardziej, że tam w 83 roku zasiedlono te bloki funkcjonariuszami domu i swoich dzieci to robią, więc no i sobie nie chwycą, natomiast no to już jest w tej chwili problem poważny, bo po ostatnim malowaniu którą mogą skupić, a teraz to pewnie dziękuję.